2 luty, pisajcie ludziska, muszę się streszczać, bo, ale nie, naprawdę muszę się streszczać, bo muszę wyjść z traka, więc trochę spieszy mi się, a tutaj nie wiem, jak być z internetem tutaj. Więc 2 luty, 2024, słuchajcie, czekajcie, aha, bo to jest tam, kabel mi się, dobra ludziska, więc tak, słuchajcie, trochę bardziej jestem aktywny wreszcie na Instagramie i na TikToku, Zapro, Tiger wszędzie, będę wrzucał moje, no, słuchajcie, takie krótkie filmiki jakieś, tak, ostatnio mam, a to już pomówiłem, taki szefuniu, który przerabia moje filmiki, a ja to z nim tam się, ja mówiłem doc, kreska na dole, me4ik, szefuniu przerabia moje filmiki, zapro na jego na Instagrama i po prostu czasami coś tam jeszcze poprosi, żebym coś dorzucił, dopowiedział i on to przerobi, więc jak czasami brakuje mu jakiegoś słowa, to czasami moje te niektóre wkurwy nie znajdziecie na internecie, bo nie ma ich, bo po prostu to jest do niego przesłane jakieś tam prywatne takie, że Alan, weź powiedz coś tam, nie? I wtedy, tak jak ostatni filmik Bobra u niego jest, to tam po prostu powiedział, ty weź coś tam powiedz o Bobrze, coś opowiadaj o Bobrze, kochany Bober, Bober, bla, bla, bla. I to wszystko, nie? Więc trochę będę wrzucał z tej współpracy z nim, no i tam moje, jak zwykle, też odświeżę trochę kanały, bo tak trochę się zasiedziałem, że nic nie robię. Dobra, słuchajcie, ale to nie o tym chodziło mi. Chodzi mi też o to, że ja zawsze piszę kolaboracja z tym doc, kreseczka M, kreseczka dolna, ME4IK, Mietek, Mieczysław, ale słuchajcie, wiecie co, ale patrz, ja zorientowałem się, bo mi przesłał definicję kolaboracji. Kolaboracja to była współpraca z okupantem, czy tam coś takiego, tak? W czasie wojny na przykład. Więc kolaboracja to jest współpraca z kimś, kto jest twoim, nie niewolnikiem, co ja dzisiaj nie mogę się wysłowić. Współpraca to jest z kimś, kto jest twoim nieprzyjacielem, Jezus Maria. A ludzika, ja się mylę, dlatego że po francusku collaboration, po angielsku, collaboration, po chybecku, francusku, to wszystko jest, wszystko, kolaboracja znaczy współpraca. Ja się jeszcze upewniałem, mówię, no nie no, collaboration, tak, jest normalnie definicja, że to jest współpraca między ludźmi, tak, a po polsku kolaboracja to już nie, więc ja tak trochę głupio, wybaczcie tam, co niektórzy widzą, jak tam ostatnio wrzuciłem znowu, kolaboracja, to nie jest żadna kolaboracja, to jest współpraca, muszę pozmieniać to. Dobra, ale to tyle o wytłumaczeniach, kolaboracja versus współpraca, słownik Tigera, dokładnie, ludziska, lecimy, więc tak. Marcin Wrzosek, jak to mówią, lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć. Okej, okay. Nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. Jak to mówią, lepiej z mądrym zgubić, no tak, niż z głupim znaleźć. No tak, tak, rozumiem o co chodzi, ale nie wiem dlaczego ten komentarz piszesz, bo nie pamiętam, czy ja pieprzyłem na tej ostatniej tej mojej, kurde, tym ścierwie, tak? Tomasz Szymański odpowiada mu, a tu mistrzu masz rację, pieniądze i zazdrość robią wszystko z człowieka. Nie, ludzie, ja muszę włączyć klimę, bo gorąco tu się zrobiło. Zrobiło się gorąco, ty. Dobra, a tu mistrzu masz rację, pieniądze i zazdrość robią wszystko z człowieka. No, dokładnie. Marcin Wrzosek. Kciuk w górę to ma. Tomkowi Szymańskiemu. O, jest ten. Kurde. Ale ciepłe, zimne powietrze ma być, a nie fucking te.
Chciałem się załadować ten... Kamil K, no, ten, kurde, haha, no, właściciel. YouTube go postawił na górze, więc widać, że YouTube też zaczyna widzieć, że to jest właściciel kanału, dlatego stawia jego te, tak? Stawia jego filmiki, nie filmiki, kurwa, komentarze! U góry. Patrzę, czy kurde, klima działa. Dobra, Kamilka. Sobota wieczór, nie może być lepiej. Witam Ciebie, Alan, melduje się na patoaktualizacji. Pozdro, jest 25, odpowiedź Ci. Czat, KWA, czat działa. Lecimy. Witaj, Marcino, 00. A witaj, AU. O, następny, Wojciech M, siemanku. Piotrek. Hej, hi, hello. Akurat stoję przy sklepie i idę po nektar patoli. AU. Kamilka, czekajcie, o. Ha, Gostek, twoje pierwsze słowa, że kilka komentarzy i że tylko 15 minut. Zastopowałem nagranie, aby sprawdzić. No i poszedłem po browca. Szczerze, nie byłem przygotowany na godzinę 20, na godzinę 24 minuty pato. Kurwa, alański szacuneczek za takie coś. Nikt ci nie odda tego straconego czasu, tak jak... Nie, ty, bo mi... Czekajcie, kurde, bo sprawdzam, czy działa klima. Mi tego czasu nikt nie odda, że ja nagrywam godzina 24, a miałem się streszczać, tak samo jak dzisiaj się streszczam, nie? A nie wiem, jeżeli ktoś tam pisał, że ktoś ogląda to niby wszystko, no sorry, kuku na muniu, do lekarza prosimy, ale to jest właśnie KWA, więc spoko, dzięki. Ktoś pisał ostatnio, że tak, tak, że kurde, ja to całe twoje patoktualizacje oglądam, to jest dla mnie, to jest nagroda Nobla, tak? Hakan odpisał, siemas Kamil, pozdro, Wojciechem, haha, moja pierwsza reakcja była podobna, jak zobaczyłem długość filmu, haha. Piotrek, dzisiaj tradycyjnie piwko. Piotr Wróbel, 3244, KWA, pozdro, i te szklaneczki z piwem. Klima jest, dobra, powoli zaczyna działać. Dobra, jest. Uszy mnie bolą. O, od klimy chyba. Tomasz Szymański, au, też was witam. DMX Killa. To ty jesteś tym gościem, który przejął kanał po innym gościu. Aha, on do tego, do Kamila mówi. Który, a nie, do, o Tyrze chyba, tak? Który zniknął bez śladu i udaje, że nic się nie stało. Uważaj, Gostek, żebyś sam nie zniknął. Ta cała sprawa śmierdzi jakimś worteksem. Trzymajcie się w tej tam patoaktualizacji. Ty, ale naprawdę, patrzcie, temat Tyra nagle zanikł. Coś tam Kamil się wypierał, modus operandi, no Korpi, no Christi, no kurde, fucking gównisty. Jeszcze na mnie zrzucał, że to ja niby zrobiłem, żeby Tyr zniknął. I Kamil se umył ręce, tak, nikt, panie, nikt nic nie wie, każdy zapomniał, tak. Temat był 2 tygodnie. Klima! Temat był 2 tygodnie i temat się zmył, tak. Kurde, ale to jest fucking, to jest zagadka, ludzie, naprawdę. Arkadiusz Grubiński, witam, spóźniony, ale jestem, pozdrowienia dla wszystkich. Nie jesteś spóźniony, tam jeszcze tyle, kurwa, tych komentarzy jest. Plan Wróbel, do MX Killa, nie ma ciała, nie ma zbrodni, no ta, no Korpi, no Christi, no kurwi, no pierdoleni. Adam D, 6885. Witaj, Kamilos. Kurde, ten się rozpisał. Ja pierniczę. Fucking. Czekajcie, kurwa. Powietrze. Ty, ale mnie boli ten. Szyja. Nie szyja, tylko migdały. Działa to, kurwa, czy nie? Ty, migdały mnie, kurde, bolą. A przy klimie nie włączałem w nocy. O co chodzi? Adam D. A, czekajcie, muszę powietrze nabrać, bo ten Gostek tu się, kurwa, 10 linijek napisał. Dobra, czytamy. Ja pierniczę. Kurwa, telefonami się fucking wymieńcie, ludzie, kurwa. Witaj, Kamilos. Aha, witaj, aha, to już nawet, kurwa, ty, ja już jestem w ogóle... Że do tego doszło, że ludzie przychodzą, ale nawet już, nawet nie uwzględniają, że ja, kurwa, coś tutaj nagrywam, tak? Witaj, Kamilos, witaj, zakątek KWA.
Alan, aha, no dobrze, tak. Okej, już myślałem, że mnie go totalnie olał. Alan, jak chodzi o ceny, szczególnie browaru, to w Polsce się zrobił dramat. Jeszcze chyba ze 2 lata temu, ogólnie przed tym inflacyjnym syfem, to było spoko. Ale teraz porażka, ale to wszędzie, szefunio, to wszędzie tutaj tak wszystko, ceny poszły w górę. A w Polsce to tak, no też na pewno, nie? Jeszcze jakby człowiek umiał trzymać jakiś umiar, ale niestety z nałogiem nie wygrasz. Kurwa, Alan, ale parówki to macie tanie. Nie dosłyszałem tylko, czy mówiłeś, że są skóry, czy ze skóry. Tak czy siak dobra cena. A tak w ogóle byłem w sklepie, zrobiłem standardowo lekkie zakupy, pieczywo, kurwa, nie. Teraz ludzie, kurwa, a to już jest specjalnie. Kurwa, specjalnie. To jest specjalnie ludzie, kurwa, swoją listę fucking zakupów dopisali, bo to już jest chyba trzecia, kurwa, z rzędu, pato, że ktoś swoje, kurwa, listę fucking tego daje, no. A ty, gdzie ja mówiłem o tych, ty, bo gdzie ja mówiłem o tych, to w tamtej pato mówiłem o tych, o parówkach, co kupowałem, ale jaja, okej. Okay. Ja musiałem taki filmik zrobić o tych. Takie porównania, na przykład rzeczy, które ja tam kupuję. Przecież ja wiem, że to jest syf, tak, to jest dużo chemii, no ale, słuchajcie, no, chemia, no. Szczepionkę też wziąłem, tak, no i co, kurwa. Koks ściągałem, gdzie były kawałki szyby i jakiegoś tego Javexu czy coś i co. No, słuchajcie, no ja wiem, no ale, no, słuchajcie, no, papierosy się, ja nie palę akurat, no, ale alkohol, te sprawy. Słuchajcie, no, ludzie niektórzy palą całe swoje życie, żyją 90 parę lat. Ja wiem, to kiedyś wyjdzie, te parówki takie złe, te wszystkie takie chemie tego, ale no, słuchajcie. Żyję z dnia na dzień, tak? Nie, tylko mi chodzi, chciałbym zrobić filmik, naprawdę, chciałem, bo mnie też interesują, bo ludzie, na przykład tak jak w Polsce jestem, to ja nie zwracam uwagi, tak, nie mam inne, gdzie indziej mam głowę. Na przykład zrobić ileś tam sklepów, a chyba powtarzam się, nie? Ileś sklepów w tym moim miasteczku jest takich, może 6-7, że są takie, można zakupy zrobić, co ja w trasę robię, porównać ceny w każdym sklepie i pojechać na Polski, ile właśnie to kosztuje i żebyście wy napisali mi na przykład właśnie w porównaniu, tak? Czy to jest drożej, czy taniej, na przykład piwo mogę porównać. Słuchajcie, takie rzeczy, proste porównywanie. Ja wiem, mam tyle projektów, kurwa, a fucking... Ale słuchajcie, musicie przyznać, że filmiki są na bieżąco są. Znaczy na bieżąco, no, 4 na tydzień są, tak? 3 normalne, 2, 1 z podróży, z wakacji, 2 trasowe, trasa, pato. Chociaż kogo to tam interesuje, te moje ścierwa, no, ale dziękuję, że jesteście, kochani, że oglądacie to, ale dobra, czyli... Czy mówisz, że są skóry, ze skóry, czy tak, czy siak, dobra cena. Ta, te skóry, parówki najtaniej, to tak za 6 zł masz, nie? Takie 22 parówki, to nie wiem. Na kanadyjskie, słuchajcie, no kiedyś jeszcze taniej było, teraz ja mówię już o cenach, jakie teraz są, ale to są te najtańsze, bo tam są niektóre, to masz za 12 zł. Ale dobra, czekaj, bo ja tu się muszę doczytać, to, kurwa, ten twój fucking, co ty żeś kupił w pizdu. A tak w ogóle, to byłem w sklepie, zrobiłem standardowo lekkie zakupy. Pieczywo, ser, ziemniaki, cebula, w chuj browca, kciuk za to, kartofle, marchewkę, kabanosy, ogórka, ale jednego ogórka? Kto kupuje, kurwa, jednego ogórka? I pomidora! Kto pomidora jednego kupuje? Pora, majonez, ketchup. Ketchup wziąłem, ale odłożyłem przy kasie, bo strzaiłem, że mam w domu. Nie, no kurwa, mać, no! Kurwa, życiorys! Nie, Gostek idzie z ketchupem i mówi, nie, ale wiesz co, ketchup... Kurwa! A co komu to zmieni, kurwa, w życiu? Wymień się telefonem z Kamilem, kurwa! I powiedz mu, że ty ketchup wziąłem, ale odłożyłem, bo kurwa mam w domu! Ja pierdolę! Ale chrzan za to wziąłem! A co ma chrzan do ketchupu? Ja potem jak szłem do domu, to takiego Pawła jeszcze spotkałem i poszliśmy do Biedronki na lody, a potem już do domu poszedłem. Już to byłeś, kurwa, w Biedronce chyba, nie? Chociaż nie, ty nie mówisz, gdzie byłeś. Pisałeś, że kupiłeś ziemniaki do Biedronki? Kto do Biedronki na lody chodzi? Przy Biedronki to jest Biedronka to jest pożywczak. Kurwa, spotkał Pawła. Ja pierdolę. Wiesz co? Ty, czekaj. Ja dzisiaj rano tak, wszedłem na stronę, która się nazywa nie wiem o co chodzi, .com. Kurwa, byłem tu, byłem tam. Pospałem, obudziłem się, napiłem się szklankę, kurwa, nie szklankę, łyka wody, łyka potem jakiegoś innego gówna. Przemieniłem się na ten, zmieniłem rad. Kurwa, no ja pierdolę, no. Ale ty, 8, 10 linii, kurwa, no. Jeszcze Pawła spotkał w pizdu.
Ja jebie, ludzie, fuck. O, jeszcze napisał, kurwa, groszku nie kupiłem. Ja właśnie ci miałem powiedzieć, a gdzie kurwa groszek? Ty, albo coś się stało już standardem, ludzie kurwa swoje te zakupy, tylko że on jeszcze, nie dość, że zakupy, to Adam jeszcze kurwa tu pisze, że ten, aha, no dobra, to wziąłem, ale jednak to odłożyłem, a kupiłem za to chrzan. Ty i Pawła spotkałem, kurwa, i do Biedronki na fucking lody poszliśmy, no. No kurwa mać. Ale dlaczego to u mnie to jest? Dlaczego ja mam kurwa przeżywać i czytać to? Kurwa. Ludzie, jak, dlaczego ja takich ludzi przyciągnę? Aha, no dobra, to jest KWA, tak? Pierdolę. Tomasz Szymański. Bez ciebie Jalana i reszty... bez ciebie Jalana i reszty, jakby to wyglądało. Tomek Boguszewski. Witam właściciela Kamila i całe KWA. Pozdro panowie. Kurwa. Tomasz Szymański. W sumie to zauważyłem, że dzięki Alanowi i jego kanałowi wszyscy patole mogą cokolwiek napisać, wymienić się jakimiś spostrzeżeniami, zapytać o cokolwiek i piękne jest to, że nie ma żadnych podziałów. Jak chcemy, to nawet na odległość możemy połączyć siły, by coś zrobić, przy czym być normalnymi ludźmi, których więcej łączy niż dzieli. Niech ten kanał rozwija się jak najdłużej, bo lepiej się śmiać i czerpać radość, niż płakać i się wkurwiać z tego, co daje nam życie. Dzięki szefuniu Tomuś, Tomek, dziękuję. Pełczyn, dzięki naprawdę, bo tak dobrze mówisz, bo... Słuchaj, bo ten kanał to jest patola, tak, jaja, głupoty, no nic tu się nie dzieje takiego. Ej, słuchajcie, no ja się mogę pośmiać, czytając wasze komentarze, ale ja lubię, bo mam kontakt taki bezpośredni, bo tak mówię, nie ogarniam, kurwa, na Messengerze, nie ogarniam prywatów, tak, a to jest takie jedyne, co jeszcze tak jakoś mogę jeszcze jakoś ogarnąć, chociaż mówię, staram się trochę bardziej ogarnąć niż kiedyś, ale to jest tak trudno, kurwa, ogarnąć te wiadomości, tu, ten, a ja nie jestem aż taki popularny, ludziska, ja na przykład nie mam popularności, chociażby taką, co miałem 6-7 lat temu, ale dalej, kurwa, się nie na nąży, nie? Ale mówię, no ja leję, czytając te komentarze. Tylko szkoda, że zawsze muszę w 15 minutach. Kurwa, 17 minut. Nie, ludzie naprawdę, ja muszę, kurwa, ty. Tomek Boguszewski. Dokładnie, tak, większość nie widziała się nawet na oczy, a piszemy, komentujemy przede wszystkim bez hejtu, co w tych czasach jest wyjątkiem. Pozdro, Tomasz Szymański. Wiesz co, na pewno hejty jakie są, na pewno ludzie piszą jakieś hejty. Tylko, że algorytm YouTube'a, on to wyczytuje i on te komentarze kryje, więc ja na przykład widzisz, no. Na pewno są ludzie hejty, na pewno są, 100% jestem pewny, że są, że tam piszą jakieś cokolwiek tam, ale po prostu YouTube to, on to kryje, tak, więc tych komentarzy na przykład nie widać, nie? Rafał Michael, ten z dwoma siostrami. Witam, Arkadiusz Glubiński, u mnie jest na zapas 30 piwek, tak na wszelki wypadek. No to kurwa, szefuniu, wypijesz te 30, czy kurde, i już na pewno poszło, na pewno dawno w brzuchu, co? Pandora! Do Kamila, siemano, witam KWA, pozdro Strzałecka 600, au! Kurwa mać, Wojciechem. Tak, tak, dzięki kanałowi Alana i Kamila K, patole jak my mają swój azyl na ziemi. Możemy być sobą, au! Pozdro Faza Czad, gdzie jest woda. Tomasz Szymański, dokładnie, azyl i wolność wypowiedzi dla nas wszystkich. Au! I polejcie, bo dobrze chłopina gada. Kurwa Maćka, Wojciechem, o nie, kurwa. Ten teraz mi napisał na 1000 tych, nie, no kurwa ludzie, nie. Kurde, dzięki, ja to zdalnie z domu pracuję, to mogę bezkarnie pić wodę i piwo w godzinach, ha, ha, ha. Nie, no ludzie, patrzcie, kurwa, ile ty z tego. Będzie to widać? Jaki jest, kurwa, rozpisek, kurwa, Gostek, fucking Wojciechem? No kurwa, mać, no. Dobra. Kamilka. Aha, przepraszam, ja mam czytać. Aha, no. Kamilka, wiem, że ty rozpocząłeś tą tradycję, opowiadając, co kupiłeś w sklepie. A ty, kurwa, musisz wiązać do tego? Musisz powtarzać? Jak on skoczy w ogień, ty kurwa też? Co kupiłeś w sklepie, co wiąże się, że jako naczelny pator rozpoczynasz trendy i wzorce dla reszty drużyny KWA. Więc ja również opiszę... Nie, kurwa, co... Ja również opiszę, co przywiozłem wczoraj z domu rodzinnego. Ja pierniczę, nie ludzie, fuck this man. Mama mi dała taki boczek pieczony.
który sama robiła. W smaku bajka, serio. Taki dobry na chlebek i piwko do tego. Mam, aż ślinka cieknie. Kurwa, to fakiem takie rzeczy piszesz, to już kurwa się podzielił. Ja pierdolę, bym się zjadł takiego boczka pieczonego. A nie jakieś groszki, kurwa, tuny. Fuck! Jaja swojskie też przywiozłem, więc patolska kanapka z groszkiem, z jajkiem i serem też będzie mega. Kurwa, ty mi ślinkę, kurwa, czekaj, aż muszę zobaczyć, co dalej jest. Ty, po raz pierwszy mam chęć, kurwa, patrzeć, co Gostek, kurwa, przywiózł z domu, jakie żarcie. I ser biały, Twaróg przywiozłem, najlepszy, bo krasnostawski, polecam, serio. Ser biały, Twaróg, a ser biały i Twaróg to, ja myślę, że to jest co inne, bo ser biały, bo Twaróg to jest taki miękki, tak? Taki znaczy nie lejisty, tylko taka śmietanka jakby, nie? To takie z grudkami, tak? A ser biały, ja myślałem, że ser biały taki twardy. Najlepszy był krasnostawski. Sery, ale sery uwielbiam. Kurwa, biały ser. Oh. Ogórki kiszone. Takie są, dobrze, że Jezus Maria. Kurwa, nie! Fuck, dlaczego ty piszesz to? Ja kurwa głodny jestem. Bo wpieprzam już 3 dni groszek i tunę, a ten mi będzie kurwa o tych pisał. Kiełbasę swojską, że nigdy na świecie nie znajdziesz tak pysznego mięsiwa. A, swojska, kurwa, szefuniu. A krasnystaw, ty, krasnystaw, to ty gdzieś jesteś z teren tych takich tych, tak? Krasnystaw, takie wschodnie tereny, tak? No to tam gdzieś, tam gdzie moja rodzina, nie dalej, znaczy moja rodzina, rodzina bardziej Radzyń, Parczew, ale mam takiego kumpla miałem z krasnystawa, kumpel kuzynki. I kurde, ludziska swojskie, o ja dziękuję, jak moja ciocia kiedyś robiła swojskie. Teraz też jeszcze robi, ona już teraz nie ma świń i krów, tam znaczy nie ma, no już nie ma tego gospodarstwa, ale gospodarstwo ma ma syn, a i też tam brat jej, więc tak, te swojskie, o Jezu, ludzie, nie ma to jak swojskie, a kurde, się podjarałem, no, gdzie ja tu swojskie w Kanadzie znajdę, ale nie, wiecie co, kurde, dla mnie to właśnie takie, o, kawał kiełbasy swojskiej w rękę, ogórek, wódeczka, ludzie, żyć nie umierać, tak, kurde, no ja pierniczę, gdzieś pod drzewem usiąść i PS, pozdro Alański, nie denerwuj się, że ludzie piszą takie rzeczy, bo to nie twój kanał, tylko Kamila. A jak on pozwala na takie rzeczy, to jak to tak ma być i kropka. A ty jako dobry aktor tego kanału powinieneś przeczytać i się nie denerwować. Pozdro fana Czada. Au, siła potęga, au. Ty, ale wkurwiłem się na Adama, bo on pisze, kurwa, że keczupy, kurwa, ten. Nie, bo keczup, ja nie oddałem, ale za to chrzan wziąłem i spadłem na piwo, kurwa, no. Tu przynajmniej mi dałeś chęci, kurwa, jakiegoś dobrego żarcia. Chociaż też, kurwa, nie możesz zadzwonić do Kamila, fucking, ja pierniczę. Ale dobra, no, fuck. Kurwa, mać. Dlaczego ja przyciągam, dlaczego ja przyciągam, no nie, wybaczcie, jestem u Kamila. Kamil, dlaczego ty przyciągasz takich ludzi, kurwa? Wojciech Grebowicz, witam serdecznie króla Pato. No jak zawsze pozytywnie, tak trzymać, Tomasz Szymański. Żebyś wiedział, nikt Alania nie pobije, au. Nie no, są więksi wariaci, są więksi pozytywi. Są ludzie, każdy w swoim jakimś tym wydaniu na pewno. Ale są pozytywni, kurde. Alan Ro74G. Kiedy pompa na Meksyk? Aktualnie oglądam twoją serię z Indii, która jest oczywiście zajebista. Pozdro Tiger. Pompa na Meksyk to muszą mi wysłać, kurde. Muszą mi wysłać. Muszę. Czekajcie. Muszą mnie wysłać. Ostatnio miałem być, kurde, tu za długa historia jest. Ostatnio miałem być, ale mi zmienili ładunek, a miałem tam siedzieć, kurde, kilka dni, miałem pójść. Ach, cholera, i ten. Więc ja tak nie byłem w Meksyku, żeby coś pójść nagrywać. No ja wiem, będzie z 5 lat, dobre? 6, nie wiem, 7. I ten, więc muszą mi wysłać. A seria z Indii, psacie, no ja wiem, że ta seria z Indii jest taka, bo to nie jest mój styl nagrywania, tak? A to już 1000 razy powtarzam, że ja po prostu, jak jestem z ludźmi, to ja się tak nie skupiam na treści, co ja coś mówię, tylko tam coś nagram, tam jakieś kawałki są takie spontaniczne. Ale ja wiem, że bardziej chyba takie serie są popularne, jak ludzie widzą, jak ja sam podróżuję na przykład. Bo na przykład wtedy mogę się skupić
na akcji, tak, coś opowiedzieć, wiecie o co chodzi, tak, coś, że bardziej taka interakcja jest, a tutaj wiem, Indie dużo było, no przynajmniej to jest taka pamiątka dla mnie, ale to dużo było takiego nagrywania, wiecie, takie, no w momencie nagrywam coś tego, ale może mniej to ludzi interesuje, bo nie było takiego, że ja łażę sam jakieś monologi, wiecie o co chodzi, wiecie, że to jest to, nie? Dobra, czekaj. Aha, no dobra, to było to. Tomasz Szymański. Żona czekała do drugiej w nocy. Od rana czekanie, aż jest uśmiech i wiem, jest patroaktualizacja. Teraz, Alanie, masz odpowiedzieć, ile znaczy twój przekaz artystyczny dla takich ludzi jak my i dzięki ci za to. Au. Ja dam D, ten co kurwa ketchup zamienił na chrzan. Au. Więc tak, Pełczyn. Z wami film będzie, kurwa. Ja to mówię chyba już od 6 miesięcy, tak? Cześć. Masz odpowiedzieć, ile znaczy mój przekaz artystyczny do takich ludzi jak my? Co, mój przekaz, to znaczy, mój przekaz jest taki gówniany, za przeproszeniem, ale ja dziękuję, że są tacy jak ludzie jak wy, że po prostu, tak jak ktoś napisał, ten kurde drzepałe, a stado pazi mu przyklaskuje, tak? Więc to jest takie, mam taką swoją, pazie, którzy przychodzą zobaczyć, zobaczymy co ten kurde znowu, o czym będzie pieprzył, nie? No i przyklaskują, ej ty, a kupiłem ketchup, a nie, wymieniłem, ej, mam te, z krasnostawu, biały ser, swojska robota, i kurde, i kiełbasa, taki, słuchajcie, więc po prostu, jak ja mogę dać, znaczy, sorry, Kamil, jak Kamil K, proszę, ja uczestniczę w tym, może dać, że ludzie piszą takie głupoty, no to dla mnie to jest przyjemność, a to, że się wkurwiam, no słuchajcie, no muszę się wkurwiać, muszę trochę paktorzyć, tak. Chociaż kurwa, że fucken był przy ladzie i kurwa ketchup wziął, ale nie, zaniósł protek i kurwa chrzan wziął, a potem z Pawłem na piwo poszedł, no kurwa mać, no. Kurwa. Ja nie mogę, ludzie, czekajcie, działa ta klima czy nie? Kurwa! Abym wyjebał ten telewizor, to była laptopa. Wy jesteście nienormalni. Kto tu, ty, czy jest ktoś normalny na tym? Nie, ale serio, naprawdę, ty. Ale dobra, kurwa, nie wiem. Nie wiem, czy co stało się, że ta patoktoryzacja to jest mój fucking jeden z tych takich ulubionych momentów tygodnia, bo mogę czytać, kurwa, głupoty wasze. A ja też, kurwa, robię głupka dalej, a wy przyklaskujecie. Więc, kurwa, zajebiście jest, nie? Tylko, że ja się muszę, ty, kurwa, 15 minut miało być. Karol Frania, dzięki za film. Tomasz Szymański. Ty, a Tomasz Szymański zaczął, kurde, ten... Tomasz, ty przyjmujesz, kurwa, te. Kamila, ty wszystkim odpowiadasz, wszystkim kciuki dajesz, kurwa. DMX Killa, to żeś dojebał dzisiaj. Prawie półtorej godziny dopiero zaczynam, mam nadzieję, że się streszczałeś. Ta, bo ja miałem 15 minut, a chyba wyszło $24. Ta, $24 wyszedł, godzina 24. Ale naprawdę, ty, ja się streszczam, kurwa, tylko że ja tak... Kurwa, dobra, ale streszczam się. Barbara Szmańska, o, Pełczyn, zdrówko, przecież Analek zawsze się streszcza. No staram się, Basiu. MX Killa, faktyko, chłop ma poczucie czasu. Ty, no mam poczucie czasu, kurwa, ty, naprawdę. Tomasz Szmański, ale to wchodzi mu w krew, może w końcu dociągnie do dwójki z przodu. Ty, ale nie, no, dwie godziny to już, nie, ludzie, już godzina to się skurwa. No bo naprawdę, no, między, jak to mój kumpel mówi, między Bogiem naprawdę, no, kurwa, ile można, tak? MX Killa, jak to będziemy tak pisać pod filmami, to za 2 miesiące trzeba będzie cały weekend szykować na pato. Ale nie, ludziska, jak jeszcze raz mówiłem, kurde, jak tak będzie bardziej, nie wiem, na luzie coś, tak, bo tak człowiek w pracy to ten... Naprawdę chciałbym zrobić live'a takiego, jakiś tam szefuniu, kurde, Adam Dudziak, co pisałeś, że ten, że dałoby to się jakoś ogarnąć, zrobić taką KWA live, nie? No to naprawdę trzeba by, kurde, zrobić tak, nie, wiecie, nie to, że no to trzeba by się umówić, ale kurde, tak się trudno czasami umówić na ciężarówkach. A kurde, a chciałbym kiedyś takie coś zrobić, wiesz? No ale kurde, dobra, no to takie, wiesz, marzenia. Ale nie, na pewno kiedyś coś chciałbym naprawdę taki, zrobić taki live i nagrać to i puścić to, czy, albo na przykład live'a, ale nie wiem, jakby to zrobić. Aha, można by tak na pewno zrobić, że... No nie wiem, gdybyś jakiś adminem musiał być, Adam Dudziak, że ty robisz ten cały program, tak, że tam ileś ludzi jest. Ale ja to też na live'a na przykład nagrywam, że to na live idzie jakoś, tak? To jakoś tak trzeba by to zrobić, tak? I to u mnie na kanale było jako patroaktualizacja, tylko live, no, KWA live, nie?
Nie, to ja muszę to kurwa kiedyś zrobić. Paweł Zdunek, jest elegancko, pozdro. Pandora, siemanolon, Alan. Oczywiście, gdy zrobiłem zakup. Kurwa, następny. Oczywiście, gdy zrobiłem zakupy, to piwo wtedy też kupiłem, tylko musiałem się po nie cofnąć. Pozdro z czałeczką na brzdringol i mi się. Aha, bo ty coś tego żebrowca zapomniałeś kupić. Coś mi się przypomina. Groszek to jest kawior patoli, Alan Preis. Tak, ja się pod tym podpisuję. Groszek to jest kawior patoli. I Uncle Frank, groszek kawior patoli, to mogło być hasło na puszkach z groszkiem firmy Tigera. Ty, kurwa. Fucking zajebisty pomysł. Ja pierniczę, zajebisty fucking pomysł. Serio? Groszek to w ogóle powinien mieć logo kanału. Ty, ale ty! Kurwa, zajebiste pomysły. Zajebiste pomysły. Czekaj, kurde, gdzie mam groszek? Gdzieś mam jeszcze. Znaczy jeszcze, gdzie ja mam? Mam w cholerę groszku. To nie to, że jeszcze mam. Czekajcie, bym musiał Photoshopa zrobić. Czekaj, i to jeszcze ten groszek, ten kurde... Ten Avon, tak? A Avon, to nie jest ta sama firma. Czekaj, to będę musiał zrobić Photoshopa z tym. Groszek, kawior, patoli, tak? A tutaj po francusku macie Poivre, grosseur assorti. Po francusku, a po kiebecku Poivre, grosseur assorti. Groszek, kawior, patoli. Nie, ludzie, ja muszę to zrobić. Kurde, ludzie. Ludzie, gdybym był Elon Muskiem, ja bym tak się bawił w życiu, chociaż on też się bawi, ale ja mam takie patologie, właśnie takie głupoty robił właśnie, kurde, codziennie bym rozdawał pieniądze ludziom, jakieś tam głupie losowania i jedziemy wszyscy na jakieś, ja już opowiadałem to, nie? Gdybym ja miał kasę, ludzie, ja bym się, kurde, chciałbym żyć, no słuchajcie, wiadomo, no bym zapewnił życie dla wszystkich, mojej rodziny całej, tak, żeby każdy miał wygodnie, żebym ja miał wygodnie, moje dzieci wygodnie miały, wiecie o co chodzi. Ale bym też, kurde, codziennie bym nagrywał, kurde, jakieś akcje, że tu jedziemy, patole, tu tego, z patolami gdzieś po Kubach, po jakichś Koreach Północnych, tego, cokolwiek, tak? Jakieś takie akcje, groszek, patoli, zrobić taką całą serię, piwo, swoje własne, kurde, patol, beer, kurde, ludzie, fuck, jak ja bym miał zabawę, abyście mieli też zabawę, bo dużo z was by w tym uczestniczyło, nie? Kurde, no, więc taki człowiek, kto ma dużo kasy, ja na przykład, znaczy ja wiem, że każdy jest inny, tak, ale na przykład są ludzie, którzy są bogaci i ludzie, oni nie mają, no nie umią korzystać z życia. Jak jesteś bogaty, masz kasę, kurde, baw się, użyj życia. Taki, słuchajcie, uwielbiam, no ci, co tam może nie ten, ci, co z Ameryki nie są, taki Howard Stern to jest gostek, uwielbiam jego, kurde, już od tylu lat go słucham na satelicie, radio satelitowym. To jest taki jajcarz trochę, nie? No już ten, teraz to już mówię, zresztą już od tylu lat już na radiu jest. Chociaż on też już się zmienił, nie? On kiedyś był bardziej taki hardkorowy, teraz to już tak bardziej ten, ale dalej jest okej, okay, no. Kogostek ma tyle siana, tyle kasy się zrobił, ale to jest najbardziej nieszczęśliwy człowiek, kurwa, na świecie dosłownie. Ludzie, jak się wsłuchacie, ja pierniczę, ja mówię, człowieku, on ma tyle kasy, on by tyle mógł użyć życia, a nie, to jest taki człowiek, który się zamyka w domu, on się boi, bo boi się wyjść, bo jest ten COVID dalej, co, a COVID-a złapie ten... No kurwa, macie, ludzie, 4 lata już ten COVID minął i to... No ale dobra, to już nie będziemy teraz wchodzili na te, nie? No i co, ale sami teraz wszyscy przyznają, że to było najgłupsze, kurwa, co mogło być, zamykanie świata, czy coś. I COVID to jest ten, no, to jest grypa bardziej ostra, tak? Więcej ludzi może tam umierało na tą grypę COVID-ową, czy coś. Ale to też, kurwa, no to słuchajcie, ludzie, no bez przesady, tak? Zamykać, nie wiem, cała fala ludzi poszła, cały świat po prostu w to poszedł. Ja mówię, ja pierniczę, a teraz z perspektywy czasu większość mówi, no przecież, kurwa, to jakaś paranoja, to jest jakiś film, science fiction był, nie? Co nie mówię, że nie, bo COVID, kurwa, miałem, bo przecież miałem COVID-a, kurwa, nie czułem nosa, nie czułem, nie, jak wąchałem, nie czułem nic, więc był, miałem COVID-a, nie? Mój tata też go ścięło przez 2 dni, tak, to był też COVID. Potem miał COVID-a ostatnio u nas, co nawet lekarze, bo był tam jakiś tam coś miał być, do lekarza poszedł, powiedział, o no, COVID-a masz, nie? O, a operację miał na biodro. No i co, oni to lali, już COVID-a masz, teraz już COVID to jest, grypę masz, no. No dobra, to nie o to chodzi, tylko mi chodzi, że do czego dążę, z tym, że na przykład on dalej się boi tych COVID-ów, nie COVID-ów, tu, tego, jakieś testy, tego.
kurwa, człowieku, żyj, żyj, żyj. On taki człowiek jest, że on się zamyka w domu i nigdzie nie wychodzi. Ja mówię, ja pierdolę, szkoda twojego życia, szefie, a tyle kasy ma, tyle mógłby, kurde, się bawić. Ale dobra, czekaj, bo ja tak odchodzę z tematu. Patryk Papi, dziś ładnie z czasem, dziękuję za odpowiedzi. Tak zasięgam także wiedzy u innych. Pozdrawiam ciebie, Alan i KWA. I odpowiada mu Przemysław Hawryluk. To ja ci powiem, jak to u mnie wyglądało. Ty, ja muszę kończyć. Przyjazd do Kanady. Aha, bo ty chyba o tą Kanadę, tak? Pytałeś. Przyjazd do Kanady, listopad 2020 do Winnipeg. Wynajem pokoju 500 na miesiąc. Oto tanio żeś to wyjął. Tanio żeś wyjął. Koszt prawka, C plus E, tu klas 1, 9 tysięcy. No tak, tak. 9 kanadyjski. Tak. Jeśli masz prawko polskie, to nawet musisz jeszcze raz zdawać egzamin na B. Kolejna sprawa to auto. Bo bez auta się nie da. Dokładnie, w Kanadzie zapomnij. Bez auta zapomnij. Nie da się, nie da się. Tutaj to nie ma komunikacji. Znaczy komunikacja jest, ale bez samochodu to nie da się żyć. Tak, ja kupiłem... Dobrze mówisz, Przemek. Ty, kurwa, sam widzisz, no jak ktoś, kto... Ja kupiłem jakiegoś starego Chevroleta za 3000 plus ubezpieczenie 110 na miesiąc. No tak, do tego jedzenie jakieś 300 do 400 na miesiąc. Dokładnie. Generalnie od momentu, jak wylądowałem 9 listopada do momentu zarobionych pierwszych pieniędzy minęło ponad 3 miesiące. Wszystko to, co napisałem, dotyczy się Manitoby. Jak jest w innych prowincjach, niestety się nie orientuję. Ale tak, właśnie, jeżeli ktoś naprawdę interesuje Przemysław Hawryluk, to samo potwierdził to, co ja mówię. Co i tak ty $500... 500, aha, no 2020 to jeszcze... To po tych COVID-ach niby, to się dziwię, że 500... Jestem ciekaw, jak dzisiaj byś ten, bo 500, kurwa, to jak za darmo. O, 500 to za darmo. A wszystkie inne ceny to tak, nie? Patryk Papi odpowiada, super, dziękuję. Jak jechałeś do konkretnego pracodawcy, czy gdziekolwiek mogłeś iść do pracy, czekaj, ja nie czytałem, strzelam. Kto tam w Manitobie? Bizon? Nie wiem, Bizona. A nie, patrz, nie zgadłem. Do konkretnego pracodawcy z programu MPNP, także jak miałem wizę pracowniczą zamkniętą, mogłem legalnie pracować tylko dla danego pracodawcy i tylko na danym stanowisku, tak. Przez jakiś czas chyba, tak? Bo ty podpisujesz, rząd cię sponsoruje i ty przez tam jakiś czas musisz być u niego. To nie to, że ty sam jeździsz, to musisz tam ten rok zrobić, tak? Jak masz jeszcze jakieś pytania, pisz, ale może najpierw zapytajmy się Kamila, czy możemy tu sobie organizować czat na jego kanale. Kurwa, każdy zrobi czat! Kurwa, każdy zrobi czat! Ale ten, nie, ale dobrze. Dobrze mówisz z tym. Myślałem, że Bizon, ja się nie wiem, co w Manitobie. Czy Bizon to był, czy kto? Może teraz inni są. Wiem, że dużo chłopaków przyjeżdża na wschód, Nowy Brunswick. U nas pracuje taki kolega jeden, Słowak. Pracuje u nas w firmie tylko, znaczy nie to dlatego, ale akurat kojarzy mnie Rafał z filmików i pracuje u nas w firmie w dodatku. Spoko gostek. Pozdro, szefuniu. Gargamel! Okej. Okay. Pilif Hunter 4864. Alan Szefie, jak tak sięgałeś pamięcią po Vortex przed 10 lat, to może sobie przypomnisz, jak miałeś bekę z jakiegoś filmiku, gdzie gostek krzyczy yo, what the fuck, pozdro z Krakowa. O ja, pamiętam, czekaj, to z tym what the fuck to było. Ja tego filmiku, wiecie co, bo ten oryginalny gdzieś jest wymazany, teraz są jakieś przeróbki, ale oryginalny był jak taki gówniarz, jakiś dzieciak, kurde, 12-latek, nie? Jakiś inny dzieciak siedział pod drzewem i ten namawiał swojego kolegę, ty weź go tamtego, coś tam, nie wiem co, nie? I coś go zaczęli wyzywać i ten dzieciak, który był wyzywany, wstał, obrócił się, jak jebnął gostkowi, kurwa, ale wiecie, skopa takiego, no kurwa, prawdziwe, kurwa, MMA jakieś tam, nie wiem, bo normalnie z obrotu go tak jebnął i jebnie gostka z obrotu, kurwa, gówniarz, 12-latek, z obrotu, bo tamten coś było, że mówię, że chciał się bić, a ten wstał i z obrotu jebnął go w twarz. Skopa mu w twarz dał, ale z obrotu, to jest to piękne. I ten, który tak tą akcję kierował, że ej, ty, tego, patrz tu, będziemy tego bili. I on mówił, yo, dude, what the fuck? Well, dude, what the fuck, dude? Ja od tego czasu, jak ja zawsze mówię to, what the fuck, dude, to jest od tego gówniarza.
I ten filmik był, bodajże ja nagrałem taką reakcję, a to też było 17 lat temu, u mnie na kanale gdzieś jest, czaj, 12-letni szczur zamiast iść do szkoły, to coś tam, tak jakiś film, tak na... To ten 12-letni szczur ma teraz 22 lata prawdopodobnie. Jest u mnie na kanale 12-letni szczur. Coś tam, tak? What the fuck? Bo tego oryginalnego filmiku już nie ma niestety. Aż muszę zobaczyć, kurde. Czekam. Ale jak ten tytuł był? O, jest. O, 8 lat temu to było. Kruciak, ale przez Q. Kurde, czekajcie, dobra. Gdzie tutaj pierwszy, czekaj, czy to się za ten pokaże. O, widzicie? Pierwszy. Kruciak, 7. Mały, 12-letni, wkurwiający szczur. A pierdolę, a to 8 lat temu, no. Więc tak, to ta historia tego, yo, dude, what the fuck, dude. Uciechem, siema, witam, siema, KWA, AU, również witam naszego aktora Alana, siemanko. Wojciechem, siema, Wojtas. Ale czekaj, to ty, kurwa, sam sobie odpowiadasz? Co to, kurwa, jest? Ty, no nie, tego jeszcze nie było, ty czekaj. Wojciech M pisze, siema, KWA. Również witam naszego aktora Alana. I on sam sobie odpowiada, siema Wojtas. Nie, no kurwa, ludzie, no kurwa, ty. Czy ja dobrze widzę, czy mi się kurwa ten? Ja powinienem mieć program, który pokazuje, który, że mógłbym nagrywać i widzieć, kurde, a nie, że ja muszę tutaj pokazywać. No nie, jak Gostek się, no sam do siebie, kurwa, no. Sobowtór jebany. Kurde, Gostek, ty kurwa tabletki weź. Psychotropy, bo ty, kurde, już rozdwojenie jaźni masz, ty. Marcin, o, siema. Piotrek, witam zgromadzonych, au. I do Wojciech, do Piotrka. Kupiłeś ten nektar dla Patoli? Au, siła i potęga. Do MX Killa. No, szefuniu, ile dzisiaj ciekawych rzeczy się dowiedziałem? Tiger Vortex, jaki to jest sztos? Nie mam pytań. Dali bomba. Mi się najbardziej podobała ta w czarnej sukience, ta czarna sukienka, ale ta różowa też fajna była. Ładna buźka, swoją drogą kręcili, to pewnie jakiejś agencji towarzyskiej. Dekę mam do tej pory, bo ten bramkarz z lewej strony, co ta kryj wykrzywia, wygląda jeden do jeden jak gość, z którym pracowałem w jednym z klubów nocnych w Warszawie. Mieliśmy bekę z innymi, że dorabia w teledyskach Disco Polo w Rumunii. To byli czasy, jak był poraniony, tak samo twarz wykrzywiał. Kurwa, ja pierdolę, ty. A tak, słuchajcie, jedna z moich takich ulubionych, to ten. Sandu Ciorba, Dali Bomba, tak? Nie, no to jest klasyka, kurwa, szefuniu. MX Killa, kurde, pozdro twoje w takim razie. Były bramkarz! Co też tak, co twój co ryj wykrzywiał, jak się najebał, tak? Każdy, mi się ta podobała, mi się ta ten króliczek, ten różowy, czy tam czerwony, ta czarna też fajna była. Ale zapraszam wszystkich, Sandu Ciorba, Dali Bomba. Nie, no kurwa, to jest klasyka. A ty, najlepsze to jest to, że komentarze są, kurwa, wszystko tam jest, to jest przecież ta rumuńska piosenka, tak? No? Kurwa, to wszystko po polsku tam pisze, no tam sami Polacy są na tym filmiku. Pirotechnik.pl. Im bardziej mówisz o tym, żeby się sprężać, tym dłuższa aktualizacja. O, to prawda, ty. Kurwa, miałem być 15 minut. Chris Wax, 8. Postaram się skrócić do 15 minut. Wyszło prawie półtorej godziny. Co tak cię nos swędzi? Przeziębienie na pewno. Pozdro, Tiger. Nie, no ja mam, kurwa, ja mam wieczny katar. A to już 1000 razy mówiłem. Naprawdę, ludzie, mam wieczny katar. Czasami, jak byłem młodszy jeszcze, jak pracowałem w sklepie, tak pociągałem, to ten jeden z tych myślał, z tych szefów myślał, że ja wciągam non-stop, nie? Kurwa. Arkadiusz Gulwiński. Jak zazdroszczę Tomkowi, że poznał osobiście Alana aktora. Nie, no nie masz co zazdrościć, szefuniu. Naprawdę nie masz co zazdrościć. Tomasz Szymański. Jakby się udało, że Alan skorzysta z zaproszenia, na pewno dam info. Może ktoś będzie chciał przyjechać
poznać, umożliwić, przybić piątkę, wypić browara. Bo jestem tego zdania, że każdy ma prawo poznać Alana i zobaczyć, jakim jest człowiekiem. Bo w nas siła wiernych patoli. Ale Tomek, to naprawdę i Jarek, kurde, jestem zwykły nudziarz, no. Spytajcie każdego, kto mnie zna, jestem nudnym człowiekiem. Tomek jedyny to nie widział we mnie, kurde, Tomek. Ale dziękuję ci, no nie, bo spędziliśmy wieczór fajny. Wódkę, co w prezencie jeszcze dostałem, to oczywiście była wypita. Miała do Kanady, nie doleciała do Kanady. W ten sam dzień była wypita z Piotkiem, żeśmy wracali. Ale dziękuję za miłe słowa. No kurde, ludziska, ktoś tak pisze o mnie. Nie, bo dla mnie ludzie, naprawdę, kim ja jestem? Kurde, ja jestem zwykłym gostkiem. Okej, nagrywam jakieś głupoty, tak? Coś tam wrzucę na jakieś gówno. Tylko mi chodzi, że ktoś to do mnie mówi, kurde, ale Alan, fajnie spotkać się z tą tego. Mówię, kurwa, ale ludzie, ja jestem naprawdę nudziarz. Wy jesteście, kurwa, pozytywni, że ktoś w ogóle chce się ze mną spotkać, nie? Nie, naprawdę, ludzie, jestem pod tym względem, naprawdę jestem skromny, bo co, no? No bo tak jest, kurwa, kim ja jestem, tak? Daniel Sobek, pozdrawiam wszystkich oglądających. KWA i oczywiście dla Ciebie, Alan. Au, pozdro, Daniel. Tomek Boguszewski. Siemanko, szefie, nie zgadzam się z tobą, że patronizacje są nudne. Czytając komentarze, opowiadasz zajebiste historie, a komentujący KWA i patole na pewno to potwierdzą. Pozdro i spokojnego weekendu nasączonego procentami. Tomasz Szymański. Alan jest skromny i jest zwykłym człowiekiem, ale jakim w codziennym życiu za to ludzie są i będą na tym kanale. No dziękuję, kurde, ludziska, dzięki, no. Dzięki za takie miłe słowa, cholera jasna, ty. Aż mi się łezka tutaj, ty, zakręci, ty. Nie, no ludzie, bo mi to pochlebia. Mi się zdaje, że to jest nudne, no gostek, kurwa, czyta, kurwa, komentarze, jak gostki chodzą po sklepach, kurwa, i jeden, kurwa, keczup wymienia, bo keczup, no a ty, bo mam keczup, kurwa, w domu, to nie, to wam chrzan, tak, i z Pawłem na piwo, no i ja to czytam, tak. A ten następny, kurwa, swojskie wybory, krasny staw, Wojtek. No, dobra, no, słuchajcie, czytam to, co piszecie, tak. Barbara Szymańska, o, sobota, i Pato, nareszcie jest, witaj, Alanie. I jej własny mąż. O, witaj żono, za tydzień kolejny romantyczny wieczór przy Pato. Ja pierniczę, nie, ludzie, kurwa, co tu się dzieje? Żona pisze i mąż odpisuje na Pato, że następny romantyczny, nie no, kurwa. Czekaj, to się załaduje? Piątek dzisiaj, nie, to będzie chyba u was 11 w nocy. Cholera jasna. Arkadiusz Gulbiński, nie masz na lanie, czy jesteś nudny, jak twierdzisz. Jak dla mnie jesteś ciekawym człowiekiem. Dzięki. Tomasz Szymański. Ty, Tomasz Szymański, jest moim tym. Moim, kurwa, ambasadorem się stał, ty. Tomasz, ważny jest przekaz, jaki odbieramy, wyścimy. Nie ma gorszych i lepszych na tym kanale. I za to chwała należy się Alanskiemu, bo i tak jest człowiekiem. Au! Dzięki, Tomek, dzięki. Cześć, Alan. Rafał Michael. Cześć, Alan. Planujesz Kubę w tym roku? Jak tak, to kiedy? Pozdrawiam, szefie. Kuba na pewno będzie prawdopodobnie... będzie niedługo, ale to będzie taki krótki wypad, ale tak, żeby być, to no tak w sierpniu bym pojechał chyba, wiesz, w sierpień, tak na miesiąc, 5-30, a teraz chciałbym w marcu taki krótki strzał na tydzień zrobić, ale zobaczymy, bo to chodzi o kasę, tak, kurde, chodzi o kasę. 2010 piwko, co myślisz o nowym Volvo na rynek amerykański, może już nie będzie się darło o niezapięty pas? Wiesz co, ja tak szybko widziałem go zdjęcia, nie widziałem, widziałem, że no fajnie wygląd ma taki, podobny do tego, co, czym jeżdżę, no bardziej taki future, tak, taki przyszłościowy, ale nie wiem co dalej, jakie są, co, jakie tam w środku, czy to samo, czy coś, bo Volvo w środku, ludziska, no to jest naprawdę, Volvo przejęło standardy i potem Ameryka się do tego doszło, bo na początku, jak ja zaczynałem, to Volvo było wygodne, a w amerykański taki Freightliner, jak zaczynałem, Century Class, ludzie, no to była jedna wielka buda i nic. Tylko duża buda i nic więcej, łóżko i koniec. Tam miałeś stolik i ten, taki stolik wysuwany, miałeś lodówkę, ale nie było szafek, oni po prostu nie umieli, Amerykanie nie mieli pomysłu, żeby szafki prowadzić, a tutaj Volvo, każdy skrawek jest użyty, a w Europie jeszcze bardziej, bo tu jednak jest dużo miejsca w Ameryce, a w Europie te każde miejsce, to jest każde wszystko, to się kurde na ten, nie? Więc nie wiem się furnie, jak Volvo będzie... U nas jeszcze nie widziałem tych Volvo, to są 24, więc te Volvo... Jeszcze ja w ogóle na drodze nawet nie widziałem ani jednego takiego, nie? Na pewno zamówią, nie? U nas, ale...
Zobaczymy, jak to będzie. Hakan. Siema KWA. Witaj, Tiger. Kamil K. Hakan. Pandora. Siemano, pozdro z Szałecka, ciao 600. Hakan, siema, siema, pozdrawiam. Kurwa, jest testosteronu, ile tu jest, co? Dok M4X. Szefunio z współpracy. Pan doktor Mieczysław. Pozdrawiam cię serdecznie. Pozdrawiam cię serdecznie, szefuniu. Dzięki za twoje wymysły, bo ty, co wymyślasz, to naprawdę jesteś mistrzem. Zapraszam na jego Instagrama. Dok na dole myślnik, nie ten myślnik, tylko na dole myślnik M4IK. Zresztą u mnie na Instagramie, na TikToku zawsze pisze, skąd, bo on, mówię, to on te przeróbki robi, ja też u niego, on u siebie wrzuca, potem ja potem u mnie to też wrzucam, więc Kostek przeróbki robi, to jest mistrz, to jest mistrz. No? I to ty jest doktor, czy tam się uczysz na doktora chyba. Ty chyba jeszcze dopiero się uczysz, tak? Czy w tym, bo ty mówisz, na szkoleniu jesteś. No chyba. No ale przyszły doktor, tak? Przyszły doktor, to będzie mnie leczył z mojej patologii, fucking psychotropy będzie mi przepisywał. Będę musiał kiedyś z nim filmik zrobić, kurde. Ale pozytywny wariat. Lukas Necek TV. Alan, jak jadę wkrótce do Polski, odwiedzić moich rodziców, długo ich nie widziałem. Janusz i Halina. Proszę, pozdrów ich na tym pato kanale. Pozdrawiam pana Janusza i panią Halinę. Nie wiem, skąd jesteście, ale od Łukasza wyobrażam sobie, bo Lukasek. Lukas Necek TV. No to Łukasz chyba, tak? Więc pozdrawiam panią Halinę Janusz. Pozdrawiam pani Halina i Janusz. Halina Janusz! Halina Janusz! Halina Janusz! Halina Janusz! Halina Janusz! Halina Janusz! Pozdrawiam od takiego troszeczkę gostka, wariata, więc mam nadzieję, że tego nigdy nie zobaczycie, bo powiecie waszemu synowi: dziecko, co ty kurwa oglądasz? Przepraszam za to już zawczasu. Nie no, jaja się robię tu na tym kanale, więc naprawdę pozdrawiam panie. Pozdrawiam Janusz i Alina. Oczywiście z żartem to wszystko jest, nie? Bo to taki typ to jest z kanału, nie? Arkadiusz Grubiński. 15 równa się 1,5 godziny. Ty, ale to też się przy ten. Dobra, ja muszę naprawiać. Ludzie, ja się muszę ty. Bo mnie tutaj ten, no. Piszecie o jakichś zakupach, potem to wychodzi, takie patokatalizacje po 10 godzin, no. Marmak 82850. 939. Ostatnio kontenery były w filmie Zachowaj spokój na Netflixie, także już teraz popularne będą. I Tomasz Szymański odpowiedział mu: au, dobrze. O ja? Te moje kontenery. Znaczy moje. Ja zawsze, ludzie, dla mnie to jest kultowa Warszawa kontenery, to alkohol to się nazywa jakiś pokój robotniczy, coś tam. Nie pokoj, pokoje robotnicze, jakoś tam to brzmi. Kurde, ja uwielbiam, ty, tam jest, no ludzie, ja uwielbiam, jak wyląduję w Polsce właśnie na te kontenery. To jest dla mnie kult. Warszawa kontenery, ja to nazywam, ale to się nazywa jakiś hotel robotniczy, coś tam. Uwielbiam to. I na filmach był, ale ja czekaj, jak ten film się nazywa, ja już muszę go zobaczyć. Nie mam Netflixa akurat. Zachowaj spokój. Ale można by kupić jedno, z ciekawości nawet, nie? Łukasz Gąsior. Gdzie są pauzunie motelowe, ja się pytam. Dawno już nie było browcowania w motelu. No i mój ambasador Tomasz Szymański. Pompa faza czad. Aż się dobrze wraca do starszych filmów. Au! Kurde, Tomek jest ambasadorem moim. Wiesz, czemu nie ma ty? Bo kurde, wiesz co? Bo nie stać mnie już. Nie no, mniej zarabiam. A to już tysiąc razy mówię. Mniej zarabiam teraz, jak tu już nie pracuję na firmę. Więc mniej zarabiam. Więc tak trochę mi szkoda wydać, tak napisać, no jak ja 2-3 dni czasami w motelu byłem, no to tu w Ameryce, tak w Kanadzie, to takie, no to z rzęda, ja wiem, 200-300 dolarów, no to jest prawie 1000 zł. Słuchajcie, jak mogłem, to się ten, ale to 1000 zł, jak wydam, to jak sobie policzę, jak na przykład wezmę takich 8 moteli, no to ja mam pobyt w Polsce, tak więc tylko i wyłącznie to chodzi o pieniądze, ja po prostu teraz mniej zarabiam, bo pracuję jako zwykły pracownik, nie na korporacja, jednak korporacja, ludzie,
Rafał mówił, że to podobnie wychodzi, nic podobnie nie wychodzi. Nie u mnie, ja widzę różnicę. Nic nie wychodzi podobnie, więc ja od 1/3 mniej zarabiam, tak? Ale jakbym był w Laredo, to na pewno. Laredo nie ma mowy. To Laredo czy w ogóle przy Meksyku, to nie ma mowy, że nie ma motelu. Będzie motel i koniec, kiedy ja tam dojadę. 6 lat czekam, nie? Więc tylko dlatego. Andrzej Karolewski. Fajnie, że jest patoaktualizacja. Pozdro Andrzej, zdrówko szefuńku z Facebooka. Paweł 1981, prezesik. Alan, fajne lusterko jak kiedyś u mnie w Ursusie. Pozdrawiam, fajne lusterko jak u mnie kiedyś w Ursusie. A to które lusterko? To lusterko? To? To? Ale jaja, ty. Czekaj, ty patrz. Ty! Widzę siebie, który widzi siebie, kurwa, w lustrze. Ty! Ja pierdolę, ale nie, patrz, czekaj, ja widzę siebie, który widzi siebie w lustrze, który nagrywa, że widzi siebie i widzi siebie w lustrze i nagrywa. Ty, kurwa, nie, to jest Word, nie, ludzie, nie, to był Vortex. Piotrek, Alan, dwa pytania. Kiedy piknik na backyardu? Jest nagrane, będzie, do tego dochodzę. Jest na backyardu, zapomniałeś. Kurna, backyardu. Na backyardzie, tylko że ja nie wiem, jakoś tak z gębą, na backyardu. Jest nagrane, będzie. Co zrobiłeś z głową robaczka z groszku? Aha, bo to było 2-3 lata temu. Ty, w groszku był głowa robaka, tak? Ja gdzieś to mam, gdzieś wrzuciłem to zdjęcie. Wrzuciłem. Ty, ale nie, serio, wrzuciłem tą głowę i ten... Z tego, co pamiętam, groszek... Chyba nie zjadłem tego groszku, chyba nie. Chociaż, kurde, ja wiem, ile ja takich głów zjadłem z groszku, których nie widziałem. Chyba nie zjadłem, wiesz? Chyba nie, znaczy nie, chyba tego puszki chyba nie zjadłem. Au, pozdro fucking wo. Pozdro fucking wo, to mi się podoba. Pozdro fucking wo. Barbara Szymańska. Alanie, wielka prośba, 3 luty, urodziny mojego Tomka. Mogę liczyć na życzenia urodzinowego dla niego i 100 lat. A może się złościć nie będzie. No to jutro, tak? Tomek Szymański. Szefuniu, ty jesteś moim ambasadorem. Ty, jak ten filmik się pojawi, będzie praktycznie prawie 12 u was. Znaczy, no w nocy będzie. Więc słuchajcie, ludziska, wszystkiego najlepszego dla Tomka z Pełczyna. Z którym się spotkałem, który będzie filmik, jak w Polsce jestem z nim. To tam było na tych starem, tak? Na legendzie Stara. Jak żeśmy tam łazili. Tam nie pamiętam, tam dużo nie było tego może, ale na drugi dzień też się spotkaliśmy. Tomek, w takim razie 100 lat. Jutro są twoje rodziny. Jak już to słuchasz, to dzisiaj. Więc trafiłeś w samo sedno, Basia. Więc wszystkiego najlepszego dla uczestnika KWA. Czyli kącik wzajemnej adoracji. Ambasador, mój ambasador prywatny, który pod każdym filmikiem już zaczął odpowiadać. Więcej od Kamila K się praktycznie uczęszcza. Bo Kamil K teraz siadł, bo on, to jest jego kanał, to on teraz se siadł i wiecie, on teraz obserwacja robi. On teraz już nie musi się udzielać, tak? Tomasz Szymański teraz się udziela i został moim ambasadorem kanału. Więc Tomek, wszystkiego najlepszego. 100 lat, czego sobie życzysz. Mam nadzieję, że się spotkałem, bo jesteście super ludzie, super rodzina. Tomek, pozdrawiam cię. 100 lat tobie życzę. 100 lat. Niech żyje nam! Niech żyje! Kurwa, nie tak jak kiedyś. Nie! Paweł Zdunek, witaj! Marcino 00. Siema szefie, KWA i czat i w ten piątkowy piątek, au, tak, że to w sobotę, kurwa, było. Pytanie do wszystkich, ale głównie do Alana. Widzieliście nowy Volvo VNL? Kilka dni temu była prezentacja. Ja właśnie nie widziałem, wziąłem zdjęcia, ale tyle na tym się kończy moje te... Wojciech Hem, siemanko, au, nie widziałem tej prezentacji, ale za to ją oglądam. Aha, siemanko, au, nie widziałem, ty! Wojciech Hem wyrasta na jednego z największych, kurwa, patoli na tym kanale. Siemanko, au, nie widziałem tej prezentacji, ale za to ją oglądałem. Czyli co, grz było? Ogląda ją, ale nie widział. Ja pierdolę, ty. Wojciech Hem wyrasta na fucking największego patola fucking KWA. Albo stopowych tych, no.
kurwa, no nie widziałem tej prezentacji, aż za to oglądałem, tak? To tak samo jakbym, kurwa, powiedział, ty, no nie wiem, kurwa, no teraz mi się nie chce myśleć. Olera jasna, tak? Czy byłeś w tych? Byłeś, kurwa, w górach? Tak, jechałem tą drogą, ale nie widziałem jej, tak? Kurwa mać. DMX Killa, ja nic nie widziałem i nic nie wiem, ale jest chyba niedziela. Au! Adam D. Siema, koleżko. Ja coś widziałem, przeglądałem zdjęcia, ładnie to wygląda, ale zawsze jak patrzę na wielkość budy, to w porównaniu z naszymi, to jest normalnie hotel Sheraton. Nie rozumiem, czemu byśmy nie mogli mieć czegoś podobnego. No to prawda, ludziska, kurde, co ja zawsze też będę powtarzał. Kurwa, tylko że tam u was po prostu te długości by to nie szło, nie? Bo wiem, że w Francji dużo tych takich jeździ, bo te cysterny na przykład są krótsze, więc ta długość jakoś im to pozwala, tak? Ale na przykład taki normalny transport, no to widzicie, w Rosji jest dużo takich, bo tam nie ma tylko jakiś tam wymóg, tak? Pamiętam, gdzie tam jeszcze... Bo to Europa ma swoje te wymogi, więc takie małe ciężarówki, ale ludzie nie naprawdę, jeżeli chodzi o tam, i psacie, ja zawsze dremordę na Volvo, ale wiecie, psacie, no. Bo coś mi się źle trafia, no to Jezus Maria, no. Ale Volvo to jest wygodna ciężarówka, no nie ma dwóch zdań. Marcin odpowiedział, mamy węższe i bardziej ciasne drogi niż w USA. Adam D. Tak jest, Marcino, ale metr długości kabinki więcej, według mnie prawie nic by w jeździe nie zmienił, a komfort w środku nie był lepszy. Ale to mi się zdaje, że to by te wymogi, to by musiało skrócić te naczepy. To za dużo jest chyba, no za bardzo skomplikowane to mi się wydaje, wiesz? Ale tak, jak w Europie, wy psacie, bo kult jazdy ciężarówką, okej, okay, w Ameryce to jest taka, to jest na łatwość, tak? W Europie tamto, kurde, wy tam gotujecie, żyjecie, tam w Europie jakoś mi się zdaje, że ktoś, kto w Europie jeździ ciężarówką, to jest o wiele bardziej skomplikowana jazda, hardkorowa, niż w Ameryce. W Ameryce to jest taka... Znaczy, słuchajcie, no nie chcę mówić, że jazda ciężarówką jest łatwa, bo to nie jest łatwe, ale mi się zdaje, w porównaniu, wy tam macie więcej czy restrykcji, czy w ogóle wszystkiego, tak? I wy tam żyjecie, ale za to jakoś nie, w Polsce mi się zdaje, że w Europie jest większe takie braterstwo między kierowcami, tak? Ale mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, że wy jakieś tam, nie wiem, spotykacie się na jakieś imprezy, jakieś to, tego, gdzieś tam na weekendy, na parkingu. Tutaj kierowcy, zamykasz kabinę, zamykasz swoje te. Słuchajcie, psychotropy biorę, więc... Psychotropy muszę wziąć. A! Więc... Tutaj nikt ze sobą nikt nie gada, a w Europie jakoś tak mi się bardziej wydaje. Już mówię, no nie wiem, nie jeździłem w Europie, nie? Tak mi się tylko wydaje, tak? Pandora, siemano, siemano, więc o tym dalej, odpowiedzi o tym Volvo. Siemano, siemano, ponadto w tym nowym Volvo jest system, który wykryje, gdy Aran będzie nagrywał filmiki dla nas i zacznie w odpowiednim momencie robić regeneration. Kurwa. Oby nie! I Marcino, no to czekamy, aż Prince da nowego tracka i niech się dzieje show. I Pandora, dokładnie tak, miliony wyświetleń będą. Nie, no już starczy tych... Nie, no na razie jeszcze nie było jeszcze u nas. A ja w ogóle jeszcze na drodze nawet nie widziałem. 2024. Aha, no jak prezentacja była, to ona jeszcze nawet chyba nie ten. To jak prezentacja była, ktoś tu was pisał, no to ta prezentacja jak była, ty, minuta 3, godzina 3, to one jeszcze chyba nawet na rynku dopiero będą, wchodzą. Piotrek, widzę, że Żelański idzie w 2 godziny na pato. Ludziska, spieszy mi się dzisiaj kilka pytań i jeb jego godzina 25. Kurwa, tak samo dzisiaj. Jeb pana. I o to chodzi, by nie móc, a jednocześnie móc. Au! Dark Tropican. Alan, spróbuj tego tuna. Tuna, musztarda. Słodkie ogórki, sól, pieprz. To jest dobre. I Chris Wax poprawił go, że sól przez U zamknięte. Ty, no, tuna, musztarda. A to muszę w domu, nie mam tej... Musztardy już też tu nie mam. Słodkie ogórki, sól, pieprz. Okej, okay. Dobre. A tuna, ludzie, to jest taka dobra, to jest moje. Ja tak, czy chcecie utrzymać tą... Ja tam gdzieś nagrywałem te głupoty, dieta, tak ja. Ludzie, naprawdę, utrzymujecie tuna, groszek. To jest takie patologiczne jedzenie. A ludzie, naprawdę, możecie trochę tak się w miarę... najeść,
Ale tak, i trzymacie wagę, albo i tracicie nawet. Ja tracę wagę na tym, kurde. Rafał W870. Pozdro, Rafał, pozdro, Narka Benz. Witaj, Alan, jeszcze z piosenkarek Kim Wilde i Samantha Fox. O, Samantha Fox. No, dzięki, Alan, za pozdrowienia. I też pozdrawiamy z mamą. Pozdrawiam twoich rodziców, mamę i tatę. Dzięki tam koledze z komentarza też za pozdrowienia dla mamy. Ja sobie idę zrobić drinka, wódeczka, Alaska. Sok, czarna porzeczka i zielony banan. O, cholera jasna. I 3 kostki lodu. Miód, malina, zdrówko, Alan. Pozdrawiam. A czemu nie 4? Ja mam do 4. 4 kostki. 4 kosteczki lodu. Ale ty, czarna porzeczka, zielony banan, 3 kostki. No. Wódeczka Alaska. Ciekawe, skąd to jest. Wódeczka Alaska. To amerykańska, czy tylko taka nazwa? Pozdrawiam cię, Rafał. Pozdrawiam mamę Rafała. Mam nadzieję, że pani wróciła do zdrowia już. I że pani już jest na 100% z nami i z Rafałem, którą panią wiadomo, że szanuję, bo zawsze pisze. Ale widzę, że jak nie piszesz nic złego, to z mamą wszystko jest dobrze, więc... Pozdrawiam Rafał i pozdrawiam mamę Rafała. Tomasz Szymański, Alanie, ty i biuro krata piwa, ale te ciężarówki by jeździły. Ty i biuro krata piwa, ale no ta. Dobre by jeździły, ta. Ale ty naprawdę, kurwa, zaczynaj, moim ambasadorem fucking jesteś. Ty fucking masz więcej komentarzy niż Kamil, że teraz siedzi i ma w dupie to wszystko. Rubio, 3920. Alan, ale co ty tak ciągle... Czekaj, bo to mi ktoś pisze. Alan, co ty tak ciągle o tym Rafale i Rafale? Masz kompleks Rafała, czy jak? Pozdro, mordo. A ja o Rafale coś mówiłem? Co ja o Rafale? Kurde, nie pamiętam, co ja o Rafale mogę mówić. A, o Rafale. A, bo ten, no, a na przykład teraz, że Rafał mówi. Nie, słuchajcie, no pracujemy razem, tak? Znamy się ponad tam 20 lat. No to wiadomo, że jak jeszcze pracujemy razem w tej samej branży, on też nagrywa, więc często, gęsto tak jakoś wspomnę o nim, tak? Ale to nie to, że mam kompleks Rafała, nie. Tylko porównuję czasami. Na przykład, że Rafał mówił, że korporacje nie ma dużej różnicy na końcu. Ja widzę różnicę, więc tu się nie zgadzam. A czasami wspominam Rafała, bo pracujemy razem często. Więc słuchajcie, no to jest takie, te same tematy są, tak? Więc dlatego tylko o Rafale wspominam. No i kumpel, no ludzie, znam 20 parę ileś go lat. I ci, co ludzie na przykład nie znają, na przykład ktoś, kto na przykład nie wie, że my się znaliśmy wcześniej, no to tak jak patrzy na mój kanał i Rafała kanał, to myślą, nie, to jest niemożliwe, żeby te gostki mogli się dogadać razem, nie? Tomasz Szymański odpowiada. Alan, mając mniej nie stara, czekaj, Alan, mając mniej nie stara się tego ukryć, że wakacje albo remont suberynki. Aha, okej, okay. Alan, mając mniej nie stara się tego ukryć, że wakacje albo remont suberynki i nie rzeźbi, jakby pięknie mogło być, tylko jest brak kasy i tyle. A Rafał jest i będzie piątkiem. Nawet brak mu czasu, by się widzami kanału gdziekolwiek spotkać. W Polsce będą tyle razy w roku. Co brak kasy nie po prostu w dupie ma. Liczy się on, a nie dać coś od siebie. I dzięki ci, Alanie, za to, że jesteś innym człowiekiem. Zwykłym, prostym, ale dla ludzi człowiekiem i nigdy nikomu na pewno nie odmówiłeś możliwości porozmawiania. I za to jesteś wielki, Nie, no słuchajcie, ja nie chcę mówić, co na, słuchajcie, nie, no dzięki Tomek. Nie, tylko po prostu ja po prostu mówię, że ja, no nie mam pieniędzy, tak, teraz mi się ukróciło, nie, bo wiecie, jak się przyzwyczailiście do pewnego standardu życia, no to naprawdę mi się ukróciło i to dużo, dlatego mówię, albo Subaru robisz, albo jedziesz na wakacje, nie, no tak, więc ja mówię, no po prostu nie mam kasy, nie stać mnie, tak samo motele, często motele brałem, ludzie, no teraz mi szkoda trochę pieniędzy, bo to mogę przeznaczyć na wakacje, tak? Więc nie, ja się z tym nie kryję, no bo co tu kryć się, no? A i tak nie narzekam ludzi, ja i tak nie narzekam, bo i tak mam dobrze, i tak się cieszę na to, na co sobie mogę pozwolić, tylko po prostu w porównaniu, co było wcześniej, nie mogę sobie na tyle pozwolić. A tam, że Rafał, no przecież Rafał jest bardziej skryty człowiek. Ja jestem bardziej otwarty, ludzie, jak ja mogę, się z każdym spotkam czy pogadam. Wybaczcie, jeżeli komuś nie odpisuję na jakieś messengery, czy na, no nie wiem, na te... czy tam gdzieś na Instagramie, czy coś, bo nie nadążą, ale na przykład jakby się, ale kogoś spotkać, pogadać zawsze, kurde, się nigdy nie odmówił, nie? A Rafał też mi się zdaje, że nie odmawia, tylko Rafał jest bardziej skryty człowiek, mi się zdaje, no taki bardziej w sobie, no a ja też jestem taki, kurwa, z każdym pogadam, z każdym się spotkam, z każdym wypiję piwo, wiecie, o co chodzi, nie? Pandora, hej kolego, myślę, że trochę za bardzo negatywnie oceniasz Rafała, on też jest mega spoko gostkiem, robi świetne jakości filmy widokowe, czy merytoryczne i jest po prostu spokojniejszy i zapewne trochę introwertyczny, dokładnie, no to mi chodziło, tak. Lubiący swoje towarzystwo w jakichś komfortowych dla siebie warunkach. Poza tym
Rafał i Alan są przyjaciółmi, znającymi się od wielu lat i zapewne żaden z nich nie chce czytać negatywnych komentarzy na temat drugiego. Pozdrawiam. Nie, no słuchajcie, ja czytam, no bo to czytam, tak? Ale to nie to, że, słuchajcie, nie jest nic złego, po prostu każdy ma inne poglądy, czy o Rafała, czy nie, ja go znam od tylu lat. I tak jak mówiłeś, no Rafał po prostu robi kawał dużej roboty. To, że Rafał nie robi jakichś spotkań, coś, no słuchajcie, Rafał jest inny, każdy jest inny, tak? Więc to tak jak mówisz, intrawerty go, to jest to słowo, tak? Więc nie, to nie to, że tam ktoś obraża, tylko po prostu mówi, że Rafał bardziej... Że po prostu Rafał jest innym człowiekiem, że nie ma czasu, ale to nie, to bardziej chodzi, że to jest percepcja, tak? Percepcja Rafała, jak ktoś tam nie spotkał, Tomek, tam nie spotkał Rafała nigdy. I Rafał może taką percepcję swoją wydziela, jak Tomek tak to odbiera, tak? Ale to nie, to ludziska, to tak samo jak ja wydzielam coś, co ktoś mnie nie zna, powie, ja pierdolę, jaki to jest pojebany gostek, tak? Więc nie, to tam Rafał na pewno... Rafała znam, wiem, że Rafał po prostu jest bardziej taki bardziej cichy, skryty, tak? Nie skryty, introwertyk, tak? Ja nie jestem jakimś kurwa duszą towarzystwa tak samo, ale po prostu jestem taki bardziej luzacki może, no ale to słuchajcie, no każdy jest inny, tak? Tomasz Mański, powiem Ci tak, od 9 Legendy Stara nie oceniałem, oglądałem filmy tak samo, czy Rafała, czy Alana, ale od tamtej pory zero szacunku dla niego, jak on traktuje ludzi, i tak jest traktowane. Filmy ok, zajebiste. I tylko tyle. A przyjaźń Alana z Rafałem się dogadują i sprawa. Lepiej mieć trzech patoli, którzy zawsze są do końca, niż wielu zerkających. Ja mam takie doświadczenia, jeśli chodzi o tego człowieka. I nie jestem jedną osobą, która Ci to powie. Alan, a Rafał to dwa inne światy. Pozdro i zdrówka dla Ciebie i wszystkich patoli. Znaczy, no nie wiem, o co chodzi z tym zerem szacunku. Czy tam coś, Tomek, miałeś jakieś... spotkanie, czy tam żeście... O co chodzi dokładnie? Słuchajcie, no jesteśmy dwóch innych ludzi, nie? Ale to mówię, słuchajcie, no... Widzowie Rafała też na przykład, no, widzą mnie, czy tam ten... Też nie chcą, czy tam... Słuchajcie, no każdy inaczej spogląda na każdego, no. Jestem pewny w 100% wielu widzów, czytając jakieś tam komentarze, czy coś, że jak tam Rafał mógłby się nawet ze mną kolegować z tym kurwa pajacem, z tym kubkiem, z tym takim, prostakiem, tego. No słuchajcie, no, każdy ma swoje zdanie, ja to tam sobie nie robię ze zdania innych ludzi, jakiś tam, ktoś tam nie ten spływa jak woda po kaczce. Tomek ma takie zdanie o Rafale. No jakieś powody masz, Tomek, tak? Nie wiem, coś tam... Po prostu dla Tomka Tomek tak przyjmuje Rafała w taki sposób, tak? A mnie przyjmuje inaczej, no. A Tomka spotkałem, Tomek to jest super człowiek. I mi się wydaje, gdyby Rafał spotkał Tomka, też by się dogadali, bo to jest kwestia spotkania się, go nie wiem, no coś masz, jakieś tam zahamowania do Rafała i tam, słuchajcie, no każdy ma, słuchajcie, ja tak samo, nie wiem, no nie każdego lubię, tylko po prostu mam to gdzieś wszystko, nie, ja po prostu nie ten, no nie wiem, przykład, nie lubię filmów, że ktoś sobie maluje paznokcie i takiego filmu nie będę oglądał, tak, ale to nie znaczy, wiesz, że nie respektuję, tutaj Tomek mówi, że no zero szacunku, okej, okay, no nie, słuchajcie, no nie będę wchodził w takie negatywne rzeczy, bo nie wiem to, co chodzi, dlaczego. Ja, słuchajcie, ja Rafała nie oglądam, bo no przynajmniej, to co ja będę oglądał, to jest ta sama praca, tak, więc tak samo jak Rafał mnie nie ogląda, więc nie wiem, co tam Rafał, jaki przekaz Tomek wziął od Rafała, no nie wiem, ale to mówię, to każdy ma swoje te, nie, masz swoje jakieś podejście. I Pandora odpowiada, rozumiem kolego, bo ja Rafała prywatnie nie znam, ale nie miałem okazji spotkać, dlatego nie chcę oceniać. W każdym razie, jak się chłopaki dogadują, to najważniejsze. Dzięki wielkie za pozdrowionkę i również pozdrawiam. Zdrówka, au. Nie, no słuchajcie, dogadujemy się z Rafałem, mimo że jesteśmy kompletnie innymi ludźmi. Ale ja go znam po prostu, ja już go znam, ludzie, no ja go znam, kurde, od tam, zanim się na ciężarówkach jeździliśmy, nie? Jak jeszcze ja jeszcze chodziłem, ja Rafała znam, jak jeszcze w szkole byłem. W koledżu, nie? To dlatego mówię, słuchajcie, gdyby było, nie wiem jakby było, gdybym go nie znał i byśmy na przykład teraz się spotkali. Ja nie wiem, czy z Rafałem bym się, ja z mojej strony na pewno bym się dogadał, bo ja jestem otwarty człowiek, tak samo jak z Hiobem się dogadałem. Hiob jest super otwarty człowiek i to jest złoty człowiek, Hiob, no. Super się z nim dogadało. Nie wiem, jak Rafał jest w takim sensie, czy on by się ze mną na przykład dogadał. Wydaje mi się, że Rafał jest luzak na tyle, jak już się spotkasz z kimś, tak, wypijesz piwo. Ale nie wiem. Ale to, że my się znamy 20 lat, to wiecie, to już tam te filmy, czy tam jakieś YouTube idzie wiecie. Rafał, no my się znamy jak stare konie, kurde. Tyle lat go znam, nie?
Tylko mówię, nie wiem, jakby była porównywalność kumpelstwa, patrząc na to, że jak my się byśmy nie znali i byśmy się teraz na przykład spotkali, nie? Ja na pewno mówię, no z Fiobem spotkałem super człowiek, na pewno ja bym był otwarty dla Rafała. Nie wiem, czy Rafał by tak samo był otwarty. Wydaje mi się, że chyba też, no. Tylko może nie miałby chęci się spotkać ze mną. O, może takie coś, no nie wiem. Ale nie, to Rafał jest okej, mówię, no. Jak dzień i noc jesteśmy, ale mówię, no dogadujemy się, tak? Kurde, tyle lat go znam. Próbuję go na Kubę wyciągnąć, cholera jasna. Pojechał na Kubę beze mnie, no ale dobra, no. Trudno się czasami tak zgadać, ale w Polsce zawsze jak jestem, to się próbuję z Rafałem spotkać. Częściej się spotykam właśnie w Polsce czy gdzieś niż tu w Kanadzie, nie? Operator Tira, skoro jak masz dosyć jazdy, to może na miejscu zacznij jeździć, żeby być codziennie w domu. No tak, no. No można by, ale to mniejsza kasa za tym idzie. A nie, ale dosyć jazdy, ja mówię po prostu, że psać już po 21 latach jazdy, no coś innego bym chciał spróbować, ale jednak w krwi będzie, tak? Ja po prostu uwielbiam podróżować, a tutaj jednak dzięki pracy podróżuję, tak? John T. 9455. Przeliczasz ceny jak typowy turysta w stosunku do zarobków, o wiele taniej jest w kanadyjskich sklepach. Polacy są dymani na wszystkim i z każdej strony, a najgorzej jest to, że jeszcze się z tego cieszą. Pozdrawiam. Cześć, bo ja przeliczałem, wiesz co, bo już nie pamiętam, co ja mówiłem, o czym ja mówiłem. To o tych parówkach, tak, że liczyłem te na ceny. Znaczy nie, no przeliczam, słuchajcie, no cześć, bo ja teraz zacząłem, przeliczam jak typowy turysta ceny, dlatego że, patrz, ja podchodzę, ale to mówię, to jest moje zdanie. Jak ja mogę kupić sobie parówkę firmy A, a ta sama parówka firmy B kosztuje dwa razy więcej. Kiedyś nie patrzałem na to, ale teraz jak zaczynam troszeczkę bardziej patrzeć już pieniężnie, żeby jak najwięcej na przykład na wakacje uzbierać coś, no to wtedy kupię parówkę za 6 dolarów, a nie za 12. A to z ludzie to jest to samo, nie? Okej, no nie porównuję, są niektóre rzeczy, które firmowe rzeczy są o wiele lepsze niż jakieś tam inne, nie? Ale na przykład takie proste rzeczy, jakaś parówka, czy jakiś chleb, czy no co ja tam jeszcze, jakiś tuna z firmy A. Ale nie, ja wiem, to jest patologia takie, co ja mówię teraz, nie? Bo jak w domu jestem, to mówię, to w domu jem normalnie, to tam już nie ma zabawy jakieś tam te, jem to, co chcę, tak? Ale na przykład w trasie kupuję puszki tuny, puszki groszku. No to puszka tuny firmy A kosztuje na przykład 3 zł, a na przykład firmy B na przykład 9 zł, no to cej. Po prostu, więc tak, liczę. No liczę, bo mówię, bo teraz zacząłem zobaczyć, widzę, że mi się ukróciło bardzo ten tryb pracy, jaki robię, że nie robię na korporację, więc liczę teraz, typu turysta. Liczę, bo chcę, no chcesz trochę na wakacje, nie? A słuchajcie, ja i tak mówię, nie narzekam, bo i tak nie narzekam, bo kurde, ludzie niektórzy chcieliby być w takiej sytuacji jak ja, więc ja nie mogę narzekać, nie mam prawa nawet. I John też teraz pisze. Chłopie, ten tani ser w indywidualnych wrapkach nie ma nic wspólnego z serem. To syf zrobiony z produktów i olei roślinnych. To, coś nigdy nie było w pobliżu krowy, a i te parówki z kurami to mają tylko wspólną nazwę. Odstaw to, jak ci życie miłe. Jesteś tym, co jesz. Nie warto oszczędzać na dobrym jedzeniu. Pozdrawiam naczelnego patola Kanady. Ach, cześć. No każdy zrobi jak ten, tak? Cześć, tyle co ja... Powciągałem, tak jak ci mówiłem, jakieś gówna, jakieś koksy, kurde, jakieś javeksy, które były mieszanki tego. A mi, co mi więcej trzeba? Ja, że to, okej, no tam parówki, a tych parówek też nie wiem często, ani tych serów, nie? Ale wiesz, no, każdy ma swoje zdanie, ja wiem. Słuchaj, jak jestem w domu, nie, ale jedno co, jak jestem w domu, no to ja kupię, kurde, jakieś kiełbasę, i ser normalny, no nie, to nie. Tylko w trasę na przykład wezmę jakieś te parówki, takie te najtańsze i te sery najtańsze. Tak, w trasę, bo w trasę szkoda mi ten, nie. Jak ja szczególnie tu jakieś tam tuny jem, jakieś gówna takie, no to ja kupuję takie ścierwa, tak, w trasę, tak. Ale nie, w domu to ja lubię produkty, takie produkty, nie. Porządne, porządny ser, taki ser i porządna na przykład kiełbasa, tak. Więc to tak, no to jest, mówię, to są dwa różne te, nie. Paradoksalna.pl 7105. Za Tusklandii ja też mam ochotę gdzieś wyemigrować, ale wolałbym być pilotem samolotów. No to... Jak jesteś młody, to czemu nie? Nie wiem, ile masz lat, to dawaj. Zawsze możesz spełnić marzenie być pilotem. Dlaczego nie?
Marto 84. Alan, opowiedz o najbezpieczniejszej sytuacji, jaką cię albo Rafa spotkała. Nie chodzi mi o sytuacje drogowe, ale sytuacje z ludźmi. Czy kiedyś cię napadli, czy coś? Tak z trasy, ja wiem. No bo no to w trasie będzie się ten. W trasie, tak w drodze, to tam jakieś. To nie było jakichś takich tych, nie? Nie przypominam sobie. Na pauzie, no to mówię. Na pauzie raz w Meksyku, jak tam to wojsko nagrywałem, to było gorąco, potem jakiś gostek z kartelu mi wziął telefon, żeby mi kurwa... Znaczy nie wziął mi telefonu, bo nie dałem mu, kurwa. Trzymałem jak lew, mówię, kurwa, i zajebie, jak gostek będzie chciał, nie? Potem by mnie zajebali, że jakąś coś kogoś nagrałem, tego, jakąś dziewczynę. To bullshit, kurwa, oni po prostu chciały zobaczyć, czy ja nie mam jakiegoś gostka, który nie chciał być nagrywany. To takie sytuacje, nie? Że to było, kurde, że miałem więcej na pewno szczęścia, że wojsko prawie mnie chciało wyjeść, a ja, kurde, zacząłem mówić, nie, ty, turysta, tu, kurwa, kanadyjski paszport, kurwa, jakiś gostek z kartelu. No to takie nieprzyjemne sytuacje, które ja mógłbym skończyć w piachu, bo to nie nagrywasz, kurwa, w Meksyku, nie chodzisz z kamerą, kurwa, no, szczególnie w przygranicznych miastach, gdzie każdy tam jest, kurwa, każdy ma oczy, tak? I tam, kurwa, większość miasta jest powiązanych, kurde. Nie nagrywa się ludzi, nie? To jest takie jedyne, co mogę powiedzieć, z pauzy, no. Bo tak w drodze było kilka razy się zatrzymałem, jak tam ktoś się wyzywał na radio, no to raz było nagrane z takim tym, to potem żeśmy rękę zbadali, bo ten gostek okazał się okej. Okay. Inne razy były takie z radia właściwie, nikt się, czekaj, ktoś jeszcze się zatrzymał? Często ludzie, co na radio cię wyzywali od imigrantów, od jakichś tych spierdalet swojego kraju, nigdy tam się nie zatrzymywali. Próbuję sobie przypomnieć teraz, nie mam jakiejś takiej sytuacji, która mi tak została w pamięci. Żebym tak został w pamięci, tak prosto z mostu, że były, że takie jakieś większe były te. Były jakieś takie, mówię to na radiu często, tak, że mówię, dobra, zjedź, kurwa, tam dwóch ich jedzie. Ja mówię, ja pierdolę was dwóch, kurwa, zjedźcie, ja was dwóch zapierdolę, nie? Oczywiście dwóch, ale dwóch skurwysynów na przykład, nie? Takie sytuacje, że ja prawdopodobnie bym w pierdol ja dostał, ale kurwa mnie tak buzowało, że ja mówię, kurwa, pierdolę, was dwóch jest, zjeżdżajcie dwoje skurwysyny, nie? Kurwa, w Ameryce to było na przykład, tak sytuacja mi przychodzi, nie? Potem też było coś, że kurwa jadą, iluś tam ich jechało, nie? Nie wiem, co to też było, kurwa, że ja coś ten, chciałem wyprzedzić, ci się oczywiście wkurwiają i tam gostek, no jest nas pięciu tutaj, że kurwa, co ty robisz? Ja mówię, no ja pierdolę was wszystkich pięciu, kurwa, jestem sam, mam blokadę na 65 i pierdolę was wszystkich, kurwa, pięciu, nie? Macie problem, proszę bardzo, nie? Pojechali dalej. Bym wpierdol dostał jak skurwysyn przecież takich pieniądze. Gdzie? Takie sytuacje, ale nie było takich. Potem jeden gostek co wyszedł, no to. Raz było, drugi raz też, że się zatrzymaliśmy. Podchodzę do gostka, a gostek też już spokojnie, więc to już inaczej się gada. Jak już gostek jest spokojny, to ten. Ale tak, żeby się złapać za fraki, tak, żeby się naprawdę złapać za fraki, jeszcze tak nie było ekstremalnych, nie? Takie bardziej jakiś ktoś ci fakiu pokaże, tego jakiś tam tego. Doszło kilka razy do wymiany słów. Ale nigdy tak nie doszło do takiej ekstremalności podczas jazdy, nie? Ale to mówię podczas jazdy, bo w życiu regularnym to jest inna śpiewka, ale podczas pracy to raczej to takie najbardziej te. Najbardziej ekstremalne to było właśnie Meksyk. Potem czasami było na początku kariery, jak spałem po takich dzikusach, że ci ludzie, jakieś prostytutki ci tu chodzą, kurwa, pukają, ktoś ci ten... Takie, wiesz, haracze, tu widzisz, że kurwa kręcą się, że kurwa... Jakieś z tymi, jakieś gnaty mają przy sobie, bo widać, że gnat kurwa się kręci i chce jakieś $2. Takie sytuacje, ale to moje sytuacje takie, że śpisz z jednym okiem, tak? Ale nie, tak jedyne co pamiętam, wiesz, z takich tych, nie było nic takiego ekstremalnego. Najbardziej ekstremalne mówię, Meksyk wtedy. I to jest nagrane na YouTubie, no nie na żywo, ale to jest nagrane w tych czasach, że nagrywałem to. Potem jeszcze raz wróciłem, kurwa, znowu to nagrywanie, ja mówię, pierdolę człowieku, kurwa, no i czułem tę atmosferę, jak się na mnie gapią. Albo właśnie byłem w jakimś innym barze i też czułem taką kurwa ciężką atmosferę, jak się na mnie ten, że nawet sam policjant mówi, po co tam idziesz, nie idź tam, nie? A policjant też kurwa, korupcja to jest. Uncle Frank, hey Tiger. Jak na to pytanie Kamilaka odpowiedziałem, ale YouTube coś cenzuruje nas, trzeba już pisać szyfrem. A odpisałem Kamilowi najpierw dla żartu, że wziąłbym na randkę Alexis Texas, a jest to gwiazda porno. O, to nie znam. Więc może dlatego YouTube mnie ocenzurował, a tak, prawdopodobnie. A potem napisałem na serwer, że wziąłbym na randkę Bebe Rexa. Kurde, nie znam tych dziewczyn, szefuniu.
Jak tobie, Tiger, mój komentarz się nie wyświetlił, to Kamilowi K też nie. Może dzisiaj wystarczająco ocenzurowałem się i widać mój komentarz. I twój komentarz jest ostatni. Ostatni na samym dole. A tamtego to ja nie widziałem, bo ja mówię, czytam wszystko. Więc schował twój komentarz, więc Kamil K też nic nie widział. A teraz ostatni, bo to jest ostatni już komentarz patoaktywizacji, tylko nam z odpowiedzi. I widzisz, YouTube dał na sam dół, a tych komentarzy było 128. Na sam dół dał twój komentarz, szefuniu. Pozdro Alan i K i cały czat. PS Tiger, coś chyba w sobie nie jesteś na tej patoaktywizacji. Nie w sosie jesteś. Może się mylę. A nie w sosie, wujaszek Franek. Nie w sosie, a nie, bo tam druga rano było... Czekaj, co ja robię? No już nawet nie pamiętam, co to było, że spóźnione tego, to... Nie w sosie, nie, ludzie, ja czasami tak jestem, nie w sosie. Coś nie gra, kurwa, coś w ładunek. Tu miała być wcześniej, tu internet nie działa, to może o to chodziło, wiesz? Kamilka, widziałem twoją odpowiedź. Powiem ci, kolego, że cenzura w chuj jakoś na tym YouTubie. Moje komentarze też jakąś dziwnym trafem znikają. Aha, okej, okay. No to jak widział Kamilka twój komentarz, wiecie co, bo jest też takie coś, że jak na przykład ktoś zgłosi, że komuś się nie podoba komentarz, no to YouTube, nie wiem, czy to musi sprawdzić, czy to automatycznie wyrzuca ten komentarz, jak napiszesz, że to jest obrażające, czy coś. Coś w tym jest, ja na przykład nie wymazuję komentarzy, więc nie, to nie ja. Więc tutaj coś było, że jak Kamilka widział, no to coś ktoś musiał, albo YouTube po fakcie wycenzurował, albo ktoś zgłosił komentarz, nie? I Kamil tak, aha, faktycznie, Alan coś nie w sosie był. Mój tata co do życzeń bardzo się uciszył, ale zdziwił go fakt, czemu tak nerwowo. Serio? Kurde, ja nie pamiętam, nerwowo? Czekajcie, co ja robiłem w tamtym ten? No ja byłem w trasie, początek trasy. Nerwowo to, że... Słuchajcie, no coś musiało być z pracą, nerwowo może... Kurde, ja nawet nie odczułem, nerwowo musiało być... Że internet nie działa, że spóźnione to jest... Coś w tym musiało być, wiesz? Ale to nie to, że ten... Nie, to ja nawet tego nie pamiętam. Nerwowo musiało być, że po prostu... No wiecie, kurde... Internet nie działa, tutaj opóźnienie, śnieg pada. Po prostu taki może dzień miałem zły, nie? Dzień musiałem mieć zły, co mi się... To jest jedyne, które mogę sobie tłumaczyć. Onkel Frank. Dziwne, że jednym się wyświetla, innym nie. Nie przeżyłem komuny, ale słyszałem, że ludzie szyframi się porozumiewali. Głupio byłoby, gdyby taki system wrócił. Kamilka. Kolego, zobaczyłem twoją odpowiedź z Alexis Texas moment po tym, jak ją dodałeś. Dałem lajka. Za jakiś czas już jej nie było. Także YouTube króciutko nas trzyma, nie powinien. I to na kanale Tiger nie powinno, z uwagi na content, jaki dostarcza nam pan Alan. Pan, jaki pan. Ale widzicie, coś w tym jest naprawdę, bo ja nie kasuję komentarzy. No przecież, jak ktoś wyzwie moją mamę, czy coś, no to kurwa, takie coś zablokuje tego człowieka, jak ktoś... Tak, ale na przykład jakiś taki komentarz, jakieś takie normalne coś, co nie, to ja nie blokuję, to YouTube coś musiał, bo jak ja nie przeczytałem, znaczy, że już nie było go, nie? I Kamilka, a propos tego systemu, ten system już wrócił, tylko większość ludzi nawet nie zdaje sobie z tego sprawy i jest przykre. Uncle Frank. W ogóle to jestem zaskoczony, że Tiger nie zwrócił uwagi na to, że oczywiście tylko byłeś zainteresowany, kurwa. W ogóle to ja jestem zaskoczony, że Tiger nie zwrócił uwagi na to, że oczywiście tylko byłeś zainteresowany pytaniem o kobiety. Kamilka, no jak... Uncle Frank dalej. No jak nie można używać słów, które zależnie od kontekstu mogą mieć zły lub dobry wydźwięk? To już jakaś masakra nowomowa. Czy ja, że nie zwróciłem uwagi, że... Czekaj, bo nie rozumiem teraz. Że ja nie zwróciłem uwagi, że tylko byłeś zainteresowany pytaniem o kobietę. Ale ty mówisz do mnie, czy do Kamila już teraz? Czekaj, bo to już kurwa... Już teraz to się pogubiłem w tym wszystkim. A to, że nie możesz używać słów... Słuchajcie, no to... Słuchaj, no tutaj albo ktoś twój komentarz dał na... Nie wiem... Że mu się nie podoba, bo tam jest taka opcja, tak? Że można zgłosić jakiś komentarz. Albo YouTube sam jakieś algorytmy, wiesz, czy te imiona tych gwiazd porno, czy cokolwiek, nie wiem. Ja naprawdę daję słowo, że ja nie zmazuję. Jedyne komentarze, które ja bym... Ale tu mówię, jak ja czytam aktualizację na żywo, to ja nigdy nie czytam, ja zawsze to na spontanie czytam. Więc tutaj jakby ktoś na przykład moją mamę wyzwał, no to bym przeczytał to na żywo, ale wiecie co, to nawet, ale to YouTube już
dawno ten komentarz sam schował nawet, nie? Więc nie wiem, no tutaj to mu, nie wiem, albo ktoś zgłosił, albo YouTube. Więc nie wiem, szefuniu, o co to chodzi. Nie wiem. A że czej, ale ja nie rozumiem, czej, Tiger nie zwrócił uwagi na to. Oczywiście tylko byłeś zainteresowany pytaniem kobiety, że ja byłem zainteresowany pytaniem kobiety. No wiadomo! Ale nie wiem, o co ci dalej chodzi, bo teraz nie wiem, czy ty do Kamila się pytasz, czy o mnie. Ale to jakieś używanie słów tego i od kontekstu i potem, że jak YouTube już takie konteksty wymazuje, że nie można... Okej, ty się pytałeś, a ty jakieś tam gwiazdy porno napisałeś coś. Ale patrz, teraz jest. I pisze 6 dni temu. Tylko, że napisałeś, cenzuruję tak kropeczkami, tak? Ale potem patrz. Jest... Nie, wiesz, co to musiało być? Niekoniecznie YouTube, to ktoś mógł zgłosić komentarz, że mu się nie podoba, nie? Bo to dlaczego YouTube by tydzień temu wymazał, a czy tam 2 tygodnie temu, a teraz nie wymazuje, nie? Ludziska, ja dziękuję, nie! Nie, dobra, ludziska, wiecie co, ostatni raz ja takie coś robię. Ostatni raz, patrz, godzina 30, nie, bo to już zaczyna być, nie, ludzie, to zaczyna już być przesadne, tak? To już zaczyna być przesadne, nie? Ile można? Kurde, ludzie macie w dupie, kurwa. Ja poddenerwowany, ludzie mówią, że ja poddenerwowany jestem. Ja nie wiem, czy jestem poddenerwowany, jestem wkurwiony, nie wiem, co się dzieje, ale nie, to już ostatni raz taka potem.